Dzień dobry, tak jak już mówiliście. Sławomir Neumann jest ze mną, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam pana, witam państwa z rana. Posiedzenie Sejmu z rana, dziś i jutro. I na tym posiedzeniu dwie rzeczy związane poniekąd ze Zbigniewem Ziobrą. Pierwsze to wotum nieufności, podobno ma być głosowane. No, na jutro jest zwołana Komisja Sprawiedliwości nad tym wnioskiem, więc prawdopodobnie jutro wieczorem będzie głosowany ten wniosek. Czyli wy przeciw, PiS za... Znaczy my za odwołaniem, nie, my znaczy chcemy odwołania. Przeciw Ziobrze, no za odwołaniem Ziobry, oczywiście, tak. Przeciw Ziobrze. Nie ma większego szkodnika od dawna. Tak jest, znamy wasze zdanie na ten temat. Myślę, że to nie jest odkrywcze. No, nie jesteśmy zwolennikami Zbigniewa Ziobro, on wiele zrobił, żeby być odwołany. Czy Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki będą go bronić? Pewnie będą. Pewnie będą. I tak zwykle wyglądają takie sejmowe szachy. A czy ustawa o Sądzie Najwyższym też tym szachom podlega? Ja rozumiem, że Platforma jak zawsze będzie przeciw. Nie jak zawsze, ale będzie przeciw, bo ta ustawa jest zła. Ona nie rozwiązuje żadnego problemu. I też nie będzie tak, jak sobie zakładają rządzący, jakimś elementem, który odblokuje środki, bo ona nie spełnia tych trzech kamieni milowych postawionych przez Komisję Europejską. To się jeszcze okaże, ale rozumiem, że wy pracujecie nad tym, żeby Bruksela, broń Boże, nie wysłała. Nie, my pracujemy nad tym, żeby Polska nie straciła ani złotówki, ani euro z Brukseli, żeby te pieniądze do Polski przyszły. Natomiast mamy przeciwników w postaci, i to twardych przeciwników w postaci Zbigniewa Ziobro i Mateusza Morawieckiego. Na czym polega wasza praca? Rozmawiamy z naszymi partnerami w Europie, żeby Polska nie traciła tych funduszy. Aha. Przypomnę, że codziennie Polska traci kary nałożone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za istnienie Izby Dyscyplinarnej. Ja wiem, nie, to wiemy, tylko to pan powiedział, jest... że wy rozmawiacie, żeby Polska nie traciła tych pieniędzy, co jest dość odkrywcze, bo głosujecie za każdym razem, żeby Polska tych pieniędzy nie dostawała. A to jest nieprawda, co pan mówi. Panie pośle, to jest ulega pan prawda. Propagandzie, to jest nieprawda. Tak. Przypomnę, proszę że, mi tylko powiedzieć, a z kim rozmawiacie? Że całkiem niedawno atakowany był Donald Tusk za to, kiedy mówił, że jedzie do Brukseli rozmawiać o tych pieniądzach dla Polski, żeby one były i żeby nie stracić. Ciągle jeździ i tych pieniędzy nie przywozi, ale to inna rzecz, bo on jest od tego. Proszę mi powiedzieć, jeszcze, z kim rozmawiacie? Jeszcze jedno, bo pan powiedział, że rozmawiamy z naszymi partnerami. Mamy w ramach Europejskiej Partii Ludowych partnerów z różnych krajów, europosłów i z nimi prowadzimy rozmowy. To ja mam rozmowy. Do pana takie pytanie. Dlaczego Donald Tusk popiera rosyjskiego przyjaciela, bo tak we Włoszech nazywa się Silvio Berlusconiego, znanego myślę, że każdemu z nas, nie tylko z Bunga Bunga, ale głównie z tego, że popiera Władimira Putina, że po aneksji Krymu. On się właśnie na Krymie spotykał z Putinem, a teraz Donald Tusk przemawia na konwencji jego partii, wspiera go i mówi, że jestem całkowicie przekonany, że dzięki przewodnictwu Silvio Berlusconiego Forza Italia będzie nadal siłą napędową dla lepszej Europy. To jest dość stare wystąpienie. To z piątku. Ma pan rację, bardzo stare. Dzisiaj chwalić Boga środa. Przypomnę, no jest w ramach EPP, natomiast nie zgadzamy się z Silvio Berlusconim w podejściu do Rosji. Tak. Dlaczego popieracie tak rosyjskiego jest, przyjaciela? Nie popieramy rosyjskiego przyjaciela. Ale jak to? Przecież, przypomnę, a to nie było poparcie? Przypomnę, że Włochy nie są blokującym w Unii Europejskiej dla nakładania sankcji na Rosję. Włochy popierają sankcje na Rosję i Włochy nie są tak jak kilka innych krajów po tej stronie, która gra z Putinem. To tego samego dnia, kiedy Donald Tusk popierał Silvio Berlusconiego, mówiąc, że to on będzie siłą napędową lepszej Europy, tego samego dnia ten sam Berlusconi udzielił wywiadu największej włoskiej gazecie, w której powiedział, że Zjednoczona Europa musi przedstawić propozycję pokojową, starając się zmusić Ukraińców do zaakceptowania żądań Putina. Silvio Berlusconi chce, żeby Ukraina oddała część swojego terytorium, żeby uspokoiła Putina, i tego samego dnia Donald Tusk mówi: Silvio, popieramy cię z całą mocą. To są akurat bardzo niemądre wypowiedzi. Tak jak wcześniej Macrona, optyka Zachodu jest taka, żeby ta wojna się jakoś zakończyła na drodze dyplomatycznej ze stratami dla Ukrainy. Nie ma na to zgody w Polsce i nie ma na to zgody ani Donalda Tuska, ani Platformy, ani chyba Polaków. No jest całkowita zgoda Donalda Tuska, bo on tego samego dnia... Panie redaktorze, proszę nie łączyć, znaczy nie mówić, że Donald Tusk mówi takimi słowami, bo to jest nieprawda. Nie, Donald Tusk mówi takimi słowami. Nieprawda. Jestem całkowicie przekonany, pan pozwoli, że to powtórzę. Jestem całkowicie przekonany, że dzięki przewodnictwu Silvio Berlusconiego Forza Italia będzie nadal siłą napędową dla lepszej Europy. Koniec Forza cytatu Italia z Donalda Tuska. Jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej, której szefem jest Donald Tusk. I dlatego go popiera, ja to rozumiem, ale ten sam Berlusconi jest we Włoszech, nazywany rosyjskim przyjacielem, i mówi takie rzeczy. Powiem panu, że
eurodeputowani z Forza Italia nigdy nie głosowali przeciwko sankcjom dla Rosji, zawsze te sankcje popierali. Rozumiem. Więc niemądre wypowiedzi niektórych polityków zachodnich mówiących o tym, jakie warunki pokoju powinna zawierać Ukraina, nie są czymś, co Polska popiera. Dobrze, i chyba a nie ma pan takiego poczucia, że Donald Tusk pospieszył się trochę z tymi gratulacjami i tym wsparciem dla Berlusconiego, że mógłby być chłodniejszy? Jest jego z jednym obowiązków jest to wspieranie partii, które należą do rodziny partii Europejskiej Partii Ludowej. Panie pośle, do kwietnia jest jeszcze, przepraszam, do czerwca jest jeszcze szefem Europejskiej Partii Ludowej. W Rotterdamie będzie kongres niedługo i wtedy pan zdaje tę funkcję. Nie, ale zdaje tę funkcję i zajmuje się tylko Platformą i Polską. Panie pośle, popuśćmy wodze fantazji. Platforma wygrywa następne wybory. Kto zostanie premierem? Dla mnie najlepszym i jedynym kandydatem, który powinien wtedy zostać premierem, jest Donald Tusk. Ma pełne kompetencje, pełne przygotowanie i absolutnie tutaj myślę, że byłby chyba zdecydowanie najlepszym do odbudowy tej pozycji Polski, też odbudowy w Polsce tego poczucia bezpieczeństwa, które jest dzisiaj bardzo mocno zagrożone. A co by pan powiedział w takim razie tym Polakom, którzy... Co trzeci Polak uważa, że jeśli wygra Tusk, to będą to rządy mające na celu poprawę sytuacji zwykłych Polaków, niezależnie od ich statusu materialnego. Tak uważa co trzeci, ale połowa Polaków, czyli w tym sondażu dość miażdżąca większość, bo reszta nie ma zdania, uważa, że Tusk będzie rządził w imieniu uprzywilejowanych elit oraz zamożnych Polaków. Ja przypomnę, że Donald Tusk, będąc premierem, przeprowadził Polskę tych wszystkich Polaków, wszystkich, niezależnie od tego, czy są lepiej czy gorzej sytuowani, przez największy kryzys finansowy, który był w 2008 roku. Ale co pan powie tym wyborcom? Proszę mnie nie przekonywać. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, którzy uważają, że Tusk będzie rządził w imieniu elit, a nie w ich. Mówię tym wyborcom, że kiedy Donald Tusk był premierem, Polska miała najlepszy okres prosperity rozwoju. Mieliśmy największe inwestycje w Polsce ze środków europejskich i własnych i że w największym kryzysie finansowym, który dotknął większość państw na świecie, Polska przeszła suchą nogą. Była tą mityczną zieloną wyspą, tak. Mieliśmy wzrost gospodarczy. No i po tym micie dostaliście głupnia w wyborach. I nie było drożyzny i wtedy, mimo że ropa kosztowała 100 parę dolarów na giełdach, to cena paliwa była 5 złotych z groszami. A teraz mamy 7 złotych ponad, mamy tę samą cenę za baryłkę i mamy do tego jeszcze zdjętą VAT i akcyzę. Więc Donald Tusk daje bezpieczeństwo ekonomiczne Polakom. Przypomnę panu, że Donald Tusk walczył z drożyzną naciskając guzik, tylko że nie miał guzika. Ale nie było tak drogo. Nawet bez guzika Tuska. A Morawiecki ma guzik i naciska na 7,50. Ostatnie pytanie w tej części rozmowy. Pamięta pan, ile dostaliście głosów w wyborach w 2019 roku? W procentach. 27,4. Tak. I wtedy to była straszna klęska, po której Grzegorz Schetyna musiał odejść. W tej chwili w sondażu macie od 23 do 25, ostatnim jednym 27, ale to chyba przypadek. W każdym razie tak się waha między 24 a 27. Nie jesteście w stanie doskoczyć do tego wyniku. Po roku Tuska. Wie pan, przypomnę, że po pierwsze 2019 rok i przegrana wybora, bo przegraliśmy przecież. To był kwestia oceny. Ale ma pan drożyznę, ma pan zablokowanie pieniędzy unijnych. Wydawałoby się, że Platforma powinna kwitnąć w sondażach. Powinna dawno prześcignąć. Wie pan, że nie sondaże wygrywają wybory. Wiem. O tym, kto wygrywa wybory i jaki ma na to pomysł w RMF24 oraz w interi.pl, a słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. No dobrze, no ale to jednak, czy to nie jest coś niepokojącego? Bo wie pan, rozumiem, że Tusk ma taką, to nie jest złośliwe teraz, co mówię, żeby było jasne, przynajmniej nie taka jest moja intencja. Tusk ma taką nadzieję, że przyjdzie jesień, przyjdzie drożyzna, chleb po 10 zł, i wtedy... Drożyzna już jest, już przyszła. No dobrze, ale będzie tylko gorzej niestety. Natomiast przypomnę, w jakim momencie Donald Tusk przychodził do Platformy. Proszę przypomnieć. Mieliśmy olbrzymie problemy wewnętrzne i poparcie na poziomie 13-14%. Dzisiaj Platforma i Koalicja Obywatelska jest absolutnie przygotowana i gotowa do tego, żeby zbudować wokół
silną listę, która ma szansę wygrać wybory. O silnej liście to za moment. Porozmawiamy o Platformie, która nie jest w stanie... 26-27% dzisiaj... Czyli tyle samo, ile mieliśmy w wyborach w 2019. Dzisiaj jest dobrym fundamentem tego, żeby przyszły kolejne wzrosty. Ja jestem przekonany, że energia zdecydowanie i pomysł na zwycięstwo, które ma Donald Tusk i to zaszczepienie tej wiary w, nie tylko w ludzi Platformy, ale też szerzej w naszych sympatyków, spowoduje, że te sondaże też się poprawią, a dobrze, im bliżej wyborów, tym zobaczy pan to zbliżenie z władzą. Być może sondaże się poprawią, być może te wybory wygracie. Ja w ogóle nie neguję, że to się może wydarzyć, to jest jasne. Tak się może stać. Natomiast nawet między nami mówiąc, zdziwiłbym się. Gdybyśmy nie wygrali, ja też bym się zdziwił. Zdziwiłbym się, gdyby wam się wyniki nie poprawiły. Mniejsza z tym, ja nie mówię, że zasłużyliście na wygraną, tylko mówię, że tak może się stać. Ale panie pośle, chodzi mi o jedną rzecz. Jeżeli Schetyna zostaje wyrzucony z fotela szefa partii, bo ma wynik 27,5%, po tym przychodzi Budka, który jest 27,5%, zjeżdża o połowę, do mniej więcej 13%, więc się pozbywamy Budki i przychodzi odnowiciel Tusk i po roku ciężkiej pracy mówi, no, o wreszcie odniosłem sukces i mamy nawet nie mamy tyle, co dał Schetyna. Błagam, idźcie na tych kolanach do Wrocławia. Po pierwsze. Poproście Schetynę, żeby może się jednak, nie wiem, odobraził, niech rządzi, no nie wiem, zróbcie pierwsze, coś, no. Grzegorz Schetyna skończył kadencję, więc nie był wyrzucony. Mhm. Po drugie, nie obraził się, jest w Platformie, pracuje w Platformie i ale będzie. Ale jednak wypadałoby na kolanach pójść. I będzie. Spadką cygar. Natomiast Donald Tusk zrobił jedną podstawową rzecz. Uważam, uratował Platformę przed dużymi kłopotami, przed być może nawet rozpadem. Jest pewien etap. Pali pan cygara? W życiu wypaliłem jedno kiedyś. A, to nie wie pan, które dobre, ale jakby ktoś wiedział, to wyślijcie temu Schetynie. Myślę, że i Grzegorz Schetyna, i wielu innych członków Platformy pracuje i będzie pracowało ciężko przez te półtora roku, żeby skończyć z wynikiem, który i pan redaktor będzie usatysfakcjonowany, ja i wyborcy, będę wygrane wybory. PSL, frakcja młodych, Warszawa, Mokotów. No, zapomniałem, że pan właśnie w młodzieżówce PSL-u na Mokotowie. Tak, bo ja uważam, że moim programem jest jeszcze więcej wiochy. To jest mój program. Każdy ma taki program, tak, jaki lubi. Na jaki wygląda nawet w moim przypadku. Co zrobić? Panie pośle, czy waszym sposobem na wygranie wyborów ma być jedna lista opozycji? Czy też ta jedna lista opozycji jest raczej sposobem na wymuszenie uległości pozostałych opozycyjnych partii i zmuszenie ich do przyjęcia przewodnictwa Donalda Tuska? Znaczy, nikt do nikogo niczego nie zmusi. To nie ma tak. Wie pan doskonale, że to nie da się nikogo zmusić. Siła mediów opozycyjnych jest dość znaczna. No tak, ale będą młotkować Kosiniaka, Czarzastego, Hołownię. Za długo jestem w polityce, żeby w takie rzeczy wierzyć. Jak nie będzie woli z drugiej strony, to nie będzie. Znaczy matematyka i metoda liczenia głosów Donta jest dość nieubłagana. Jeżeli wiemy dzisiaj, że PiS ma między 32 a 35% poparcia, nie ma więcej, ma tyle. A jedna lista opozycji... Sondaż ma więcej, ale niech panu będzie. Nie, no nie, generalnie... No nie, no ma 37 ostatnio no to... w ostatnim sondażu, no ale dobra, przypadkowo, okej, okay, ale... Przypadkowo. Ale, no ale niech to jest 37. Jedna lista opozycji ma ponad 50. I to jest matematyka, nie, to jest pośle, oczywiste. To jest jedno sondaż robiony przez wasz ośrodek. Natomiast no nie mamy swojego ośrodka. Macie. Nie, nie mamy. Natomiast pośle... to jest jak gdyby oczywista oczywistość. Czy to się uda zrobić? Ale ja nie jestem optymistą. Panie pośle, pan mówi o tej jednej liście opozycji, że ona ma tak 50% i na pewno wygra z PiS-em. Ale pamięta pan przecież, że najłatwiejsze dla was wybory europejskie, gdzie postawiliście na jedną listę opozycji, skończyły się kompletną klęską. Największą w ogóle. 38%. Przypomnę. Jeżeli to jest klęska, to okej. Okay. A pamięta pan, ile miał PiS? I przypomnę, wygrał z całą opozycją. I przypomnę, że to nie była jedna lista, bo przypomnę, że były partie lewicowe, które szły obok. I ileś głosów uciekło, więc... Przepraszam, panie pośle, to sekundkę. Jeśli już mówimy o jednej liście opozycji, to czy mówimy o modelu węgierskim, czyli takim modelu, w którym na wspólnej liście byłaby i Lewica, i Konfederacja? Nie wydaje mi się, to już jest duża abstrakcja. Natomiast czyli, ale zaraz, czy jedna Konfederacja nie jest partią, która... Opozycji obejmuje Konfederację? Nie, to nie widzimy tutaj takiej przestrzeni. Czyli z Konfederacją nie? Konfederacja żyje własnym życiem. A czy pan wyobraża sobie wspólną listę
z której startuje i pan, i cała Platforma, i partia Razem? Bardzo trudno mi jest to sobie wyobrazić. No ale jeżeli partia Razem nie, to nie znaczy, mówię, że Lewica nie. Wyobrażam sobie sytuację w polityce taką, że Prawo i Sprawiedliwość zaczyna gmerać przy ordynacji wyborczej i robi taką ordynację, że jedynym wyjściem taktycznym jest połączenie wszystkich sił. No ale PiS się odżegnuje na razie od tych pomysłów, ale zobaczymy, i znalezienie wtedy drogi do wygrania wyborów. Natomiast na pewno jest to bardzo trudny projekt jednej listy. Uważam dzisiaj, i to mówię ja w własnym imieniu, że jest to projekt chyba niewykonalny, żeby była jedna lista, z wielu różnych powodów. Ile tych list na końcu będzie, to zobaczymy. Im mniej, tym lepiej. Więc to jest jak gdyby... No tak, ale osobno jasne. Będzie Konfederacja z tym, że wy ją wykluczacie. Konfederacja jest raczej partią bardzo pomocną PiS-owi w wielu przypadkach, kiedy brakuje głosów. No nie, no to zobaczymy teraz, jak będzie głosowała na przykład nad kwestią Zbigniewa Ziobry. Ja zakładam... Nie, to akurat będzie głosowała przeciwko Ziobrze, bo ona to... Są statystyki i te statystyki są nieubłagane i wygląda z nich, że Konfederacja jest opozycyjna jak... Panie redaktorze, jeżeli pan popatrzy na ważne głosowania, kiedy PiS-owi naprawdę brakuje na statystyki, na przykład, no to wtedy Konfederacja pomaga. No nie, ale to proszę przypomnieć, kiedy bo może mi coś umknęło. Ostatnie myślę, że jutro będzie głosowanie na przykład nad ustawą, która pozwala przejąć PGNiG przez Orlen. Ach, tak. I takie budowy... Nie PGNiG, tylko Lotos. Nie, Lotos już jest skasowany. No nie, no tylko, że... Lotos już jest skasowany. Teraz jest kolejny pomysł Obajtka, żeby przejąć PGNiG i być takim wielkim czebolem, który ma całą energetykę i dyktuje ceny wszystkim. Mamy wysokie ceny na stacjach benzynowe, będziemy mieli jeszcze wysokie ceny dodatkowe energii z gazu. I Konfederacja w takich momentach, kiedy wątpliwości są wewnątrz klubu PiS, czy to jest dobry pomysł i nie wszyscy chcą zagłosować, wtedy część Konfederacji zawsze wyciąga pomocną rękę. Część. Bo tam jest taki też świetny układ, że 4 zagłosuje za, 3 się wstrzyma, jest 3 przeciw, oni zawsze są wtedy... Problemy Konfederacji niech pozostaną problemami Konfederacji, przynajmniej w tej rozmowie ich nie rozstrzygniemy, ale ja mam do pana inne pytanie, bo jeżeli nie powstanie, pan mówi, no podejrzewa, że może nie powstać. Jest to bardzo trudny projekt. Dobrze. To z kim Platforma powinna stworzyć ten opozycyjny blok? Wie pan, my musimy patrzeć na siebie i jesteśmy... Nie wiem, dobrze, ale... Jesteśmy największą partią opozycyjną dzisiaj. Koalicja Obywatelska jest największym ugrupowaniem opozycyjnym. Łącznie mamy... Znaczy nasze poparcie to jest łączne poparcie wszystkich innych partii opozycyjnych. Miejmy tego świadomość. Dobra. Więc na nas spoczywa obowiązek, na nas spoczywa odpowiedzialność za to, żeby wygrać z PiS-em. Dobrze. Jeżeli nie uda się pójść do tych wyborów. Proponujemy to PSL-owi, proponujemy to Szymonowi Hołowni, proponujemy to, to też Lewicy, żeby iść wspólną listą. Proponuje pan to Lewicy? Iść wspólną listą. Panie pośle, sekundkę, mówimy o jednej, ustalmy. Mówimy o jednej liście. Czy ona się uda? Ale pan sam powiedział, że sobie nie wyobraża, że będzie na jednej liście z partią Razem. Bardzo trudno mi to sobie wyobrazić. No dobra. Ale... Dobrze, to panie pośle, bo tylko pytanie, no bo teraz porozmawiajmy nie o propozycjach, tylko o realiach. A realia są takie, że zarówno Lewica, jak i Hołownia, jak i PSL nie palą się, przynajmniej na razie, do deklaracji, że pójdą z wami na jednej liście. To musimy zająć się tą robotą sami. Jako Koalicja Obywatelska musimy zrobić wszystko. Ile będzie tych list w takim razie opozycyjnych? Mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej. Wygląda na razie na to, dzisiaj podkreślam, to się może wszystko zmienić już pojutrze, ale dzisiaj wygląda na to, że to będą 3. Platforma, PSL może z Hołownią oraz Lewica. To jest dużo, ale być może tak się musi skończyć. Dlatego tym większa odpowiedzialność na nas spoczywa, bo my jako... Jedyna, która może zbudować alternatywę, siła, która może zbudować alternatywę przeciwko PiS-owi i wygrać te wybory, no mamy jeszcze większe poczucie odpowiedzialności i musimy ciężej pracować. I nasza cała aktywność w tym roku, w przyszłym będzie zbudowana na to, żeby przekonać Polaków do tego, żeby po pierwsze poszli do wyborów, po drugie zagłosowali na nas. Mam do pana prośbę o wytłumaczenie słów Donalda Tuska. Dobrze, bo on, Donald Tusk, raczył powiedzieć, że nie ma innej drogi niż jednoznaczne. Natychmiast po wyborach przeprowadzenie procesu oddzielenia Kościoła od państwa ze wszystkimi tego skutkami. I zastanawiam się, jakie skutki ma na myśli przewodniczący. Ja myślę, że czy to jest dość oczywiste. Mamy w naszych jak gdyby przepisach, w prawie rozdział Kościoła od państwa. Nawet w konkordacie. Jakie skutki konkretnie chciałby wprowadzić Donald Tusk? Wszyscy mamy dzisiaj poczucie, że Kościół w Polsce, hierarchia Kościoła bardziej niż Kościół,
bardzo mocno angażuje się w politykę. I dobrze, to jest, trzeba to jest, odciąć. To jest wstęp. A teraz Polska nie może być państwem, Polska nie może być państwem wyznaniowym. Nie możemy tworzyć prawa wyznaniowego w Polsce i takich przypadków, które były, trzeba z nich zrezygnować. Po prostu. Każdy ma swoją rolę do odegrania. Kościół ma rolę religijną, może też charytatywną, ale nie polityczną do odgrywania w Polsce. Nie musi handlować ziemią, nie musi handlować nieruchomościami. Nie, sekundkę. Czy byłby pan łaskaw odpowiedzieć na pytanie, które zadałem? Bo pan, ale mówię panu, odpowiadam. Nie, ale sekundkę, no przepraszam, pytanie było nie inne. Nie będziemy odpiłowywać Kościoła, żeby nie było wątpliwości. Tak, mówi Sławomir Nitras. Nie, to było też moim zdaniem przejęzyczenie. Będziemy starali się trzymać dystans, żeby państwo było państwem świeckim. Nie, no nie, a Kościół Donald jest swoje Tusk miejsce. Powiedział coś innego. Donald Tusk nie mówił o tym, że on nie będzie chodził na mszę, tylko mówił o tym, że chodzi o to, że należy oddzielić tak Kościół od państwa, by przyniosło to pewne konkretne skutki. Ja pana pytam, czy pan wie i o jakie skutki chodzi? Mamy cały czas tę propozycję, która nie została skonsumowana z nieznanych mi do końca powodów. Likwidacji funduszu kościelnego, przejścia na tę rozliczenie. Jakieś grosze. Na to rozliczenie, że trochę jak w innych krajach, tak na przykład w Niemczech, że od podatku odpisuje się na własne związki wyznaniowe. I wtedy, tak jak trochę z NGO-sami, tam wtedy był spór o wielkość tego procenta odpisywanego. Trzeba znaleźć takie rozwiązanie, żeby ludzie Kościoła, żeby katolicy mogli spokojnie wspierać. A pan wpłacałby wtedy pieniądze na Kościół? Nie wykluczam. Zależy na jaką parafię jeszcze. No nie, ale to wtedy jest, zdaje się, że się wpłaca na Kościół, a nie na konkretne parafie. Tak, ale wie pan, zasada jest trochę taka wtedy, że no przynajmniej ja znam Kościół, jak działa Kościół katolicki w Niemczech, bo to znam dość dokładnie. Nie byłem tam, ale... Znaczy nie jestem członkiem tego Kościoła, ale znam. Tam jest trochę tak, że to rada parafialna ma, panie pośle, ma finansowanie tak, parafii. Ale to, przepraszam, to nie, wymyśliłem ten pomysł, tylko pan mówi o tym, że zamiast funduszu kościelnego należałoby na przykład finansować każdy będzie miał prawo swój... To ja tylko pytam pana, procent podatku. Czy pan by wpłacił ten swój procent podatku? Moim zdaniem to wymusza na hierarchiach, na kościele dbanie o to, żeby jak najwięcej takich jak ja chciało zapłacić za... Pan wie o tym, że pan nie odpowiada na pytanie? Ale wie pan, bo ja nie wiem, jak się zachowa jeden czy drugi biskup. Jeżeli będzie chciał z tych pieniędzy robić dalej politykę, to nie wpłaca ani złotówki. A jeżeli to będzie działanie Kościoła jako Kościoła, dobrze, to jest zupełnie na historię. Musimy przestawić myślenie o Kościele. Rozumiem, że ja się konkretów nie doczekam. Ale bo nie ma takiego konkretu, że jutro będzie pan mógł wpłacić swoją część podatku. Nie, chodzi mi o konkretną odpowiedź na pytanie, o jakich uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Uważam, że na przykład takie rozwiązanie jest świetnym rozwiązaniem. Ale wie pan, że to oznacza, że Izba Skarbowa wie... Kto jest katolikiem, a kto jest prawosławnym? Tak. Ale uważa pan, że to jest jakaś rzecz, która jest, nie wiem jak to mówią niektórzy dzisiaj w rządzie, intymna i nie można o tym mówić? Nie. Przecież ludzie chodzą z krzyżem na piersiach i obraża ich uczucia religijne, wiele różnych rzeczy. Sekundkę, więc... ale proszę ze mną nie polemizować, bo nie ja tu jestem problemem. Ja wiem dobrze, że wielokrotnie ten argument był podnoszony, że kiedy na przykład był przecież pomysł, przypomnę panu, by partie były finansowane w ten sam sposób, to znaczy z podatku. I wtedy jednym z argumentów przeciw był argument, że to Izba Skarbowa będzie najlepiej poinformowaną instytucją w Polsce. Będzie wiedziała, na kogo pan głosuje oraz do jakiego kościoła pan chodzi. Ale uważa pan... Albo nie chodzi, oczywiście. Uważa pan, że... Znaczy, ja nie widzę tu problemu. Znaczy, nie, najmniejszego problemu nie widzę w tym, że człowiek, który jest katolikiem i chce wpłacać na swój kościół pieniądze z własnego podatku, czy jest prawosławnym, czy jest Żydem, czy muzułmaninem, znaczy, dlaczego nie? Znaczy, tutaj są kraje, które tak funkcjonują. Ja nie widzę najmniejszego problemu. To jest pańskie zdanie, Platformy? To jest moje zdanie. To nie mamy tutaj projektu ustawy dzisiaj na stole, który mówi o likwidacji tego funduszu. Natomiast ja uważam za dużo Kościoła w polityce i należy ten sojusz tronu i ołtarza rozciąć. Dlatego niech Izba Skarbowa wie o wszystkim. I tak wie. Niech się pan nie przejmuje. Ja się to specjalnie nie przejmuję. Moja księgowa dba o to, żebym tam było wszystko dobrze w papierach. Żebym później, broń Boże, nie musiał świecić oczami. Bardzo serdecznie dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Sławomir Neumann był naszym gościem. Państwu również dziękuję. Do widzenia. Do jutra.